10 zwierząt, które żyją najkrócej 10. Jędka jednodniówka Owad występujący w Polsce wcale nie żyje jeden dzień, ale kilkanaście godzin. W postaci larwy zwierzę istnieje kilka lat, po czym przeobraża się w latającego owada, składa jaja i umiera. Jędka nie posiada nawet otworu gębowego, gdyż przy tak krótkim żywocie nie potrzebuje spożywać pokarmu. A Wy znacie podobne dziwne zwierzęta? Dajcie znać w komentarzach. 9. Motyl. Delikatne stworzenie żyje od kilku godzin do kilku dni. Czas trwania ich życia jest zależny od bardzo wątłej budowy ciała i faktu, że nie przystosowują się do gorszych warunków. Kiedy inne owady przechodzą w hibernację, bądź korzystają z zapasów, które zgromadziły, motyle umierają. 8. Ryjówka etruska. Ten sak jest jednym z najmniejszych drapieżników na świecie. Waży maksymalnie 2 gramy. Prowadzi nocny tryb życia, a właściwie całodobowy, ponieważ często umiera w ciągu kilku godzin. Ze względu na swoją niezwykłą ruchliwość, potrzebuje więcej pokarmu niż waży. Nawet przy regularnym karmieniu zwierzę umrze w półtora roku. 7. Zagrzebka Najprawdopodobniej najkrócej żyjący kręgowiec na Ziemi. Przy najlepszych warunkach i pełnej opiece ryba przeżyje 12 miesięcy. Gdyż jest uzależniona od afrykańskiego cyklu związanego z porami deszczowymi. W naturze stworzenie żyje w kałużach, gdzie składa jaja, po czym umiera w upale i wyschniętych wodach. Kiedy ponownie spadnie deszcz, nowe stworzenia się urodzą i ponownie składają jaja. Natura jest czasami niesamowita, mam rację. 6. Mucha domowa tak dobrze nam znane zwierzątko potrafi przetrwać około 4 tygodni. Choć bywają przypadki, że muchy zimują, jest to bardzo rzadkie. Krótkie życie uwarunkowane jest łatwym rozmnażaniem. Samica w ciągu życia potrafi złożyć od 600 do, uwaga, 2000 jaj. A my przecież tak wszyscy kochamy muchy, prawda? 5. Mrówka. Królowa Mrówek żyje nawet kilka lat, ale jej pracownicy mają dużo gorzej. Nie dość, że umierają zazwyczaj w ciągu roku, to jeszcze cały ten czas pracują. Właściwie lepszym słowem niż śmierć jest w tym przypadku zużycie, bowiem to przepracowanie jest zazwyczaj przyczyną zgonów. 4. Chomik syberyjski. Podobnie jak mrówki, zapracowane są małe chomiki. Prowadzą bardzo intensywny tryb życia, wieczorem i nocą. W warunkach naturalnych są wiecznie pochłonięte magazynowaniem zapasów na zimę. 100 gramowe zwierzątko jest w stanie zebrać nawet 16 kg pożywienia. Być może dlatego żyje jedynie 18 miesięcy. Kto by chciał non-stop coś nosić? 3. Kamaleon liściasty brodaty. Jeden z najmniejszych kamaleonów na świecie. Dorasta najwyżej do 10 cm wraz z ogonem i jest jednocześnie najbardziej krótkowiecznym w rodzinie gadów. W sprzyjających warunkach dożywa 3 lat. 2 Szczur wędrowny. Choć teoretycznie zwierzęta mogą dożyć 3 lat, to 95% z nich umiera w ciągu pierwszego roku. Co ciekawe, przyczyną jest ich zachowanie. Nie dość, że szczury często przebywają w bardzo niebezpiecznym i groźnym dla swojego gatunku otoczeniu, to mają duże skłonności do ryzykownych i zwyczajnie głupich zachowań. 1. Koliber ptak, wokół którego urosło wiele legend i opowieści. Jego serce bije z prędkością od 500 do 600 uderzeń na minutę, a samo zwierzę waży maksymalnie 20 gramów. Małe rozmiary pozwalają mu latać z prędkością 120 km na godzinę. Niestety pod kątem życia kolibry posiadają najgorszy wynik wśród ptaków. Żyją w sprzyjających warunkach 4 lata. Znacie jakieś ciekawe opowieści o kolibrach? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za obejrzenie do końca. Zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję oraz zobaczcie mój poprzedni film o 10 ludziach, którzy zmienili świat na gorsze.